Siema, ja jestem Paczol i zapraszam was do nowego sklepu, a w sklepie mamy tak. Ogara Wojny, bardzo, bardzo rzadki skin. Był tylko raz 103 dni temu chyba. Był tylko raz w sklepie, teraz wrócił prawdopodobnie tylko dlatego, że odczepił mu pelerynkę. Możliwe, że już go nie będzie. Możliwe. Nie jestem pewien, ale możliwe. Dlatego jeżeli macie 2000 fadolców, zakup kontrolowany. Mamy do niego zbierak, brzydki, nie kupujemy. Mamy do niego Whisplash. Ona jest taryfiara. Taryfiara. To jest taryfiara. I do tego mamy nowy zbierak do taryfiary. Wziąłbym go chętnie, ale brakuje mi 90 fałdolców. To musiałbym iść na ratowanie. Średnio mi się to chce. I lotnie brzydką. Elo, elo. Nie chcemy brzydkiej. Co mamy? Kamień, papier, nożyce. Bardzo ładna emotka. Bardzo fajna, mam ją. Voyagera lotnie. Brzydka. Ten skin jest fajny. 1200 kosztuje. Ten skin jest brzydki. 1200 kosztuje. I mamy to. Nie jestem specjalnie przekonany do tego. I Plumdża. 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 Ninjaulik tak zwany. Dobra, bierzemy Ogara. Patrzymy szybko, jak wygląda z innymi rzeczami. Naprawdę szybko sobie tutaj przelecę. Już pierwszy rzut oka widać, tu ładnie wygląda i starczą ładnie wygląda. Na pierwszy rzut oka widać, że nie pasują do niego nowoczesne rzeczy. O, skrzydła super. Nowoczesne rzeczy nie pasują do niego, to nawet, ale taka... Nie, to nie pasuje. Nie, tak, nie, nie, nie. To już wiem dalej, że będzie nie. Tutaj? Absolutnie. Tarcza giermka? O, tarcza giermka super. Reszta na bank nie będzie pasowała, więc nawet nie sprawdzam. Bierzemy pelerynkę i patrzymy inne skiny. Pelerynka z czarnym rycerzem. Łe. Tutaj. Nawet obleci, powiem wam szczerze. Tu. Nie. Tu. Łe. Dobra. Bo wcześniej już przelatywałem sobie te skiny, że tak powiem, patrzyłem. Pelerynka pasuje do tego i pasuje do damskich skinów. Zobaczcie. Tu pasuje. Bardzo ładnie się komponuje. Tu jest ładna. Tu jest ładna. Tu nie. I tu jest super. Do tego skina wygląda świetnie. Do taryfiary? Może być na siłę. Średni backblink. Backblink takie 6 na 10. Taryfiara daje 7 na 10, bo zostałem namówiony do tego skina przez moich widzów, bo powiedzieli, że jest super, świetny skin. I Ogar Wojny daje dychę na dychę. Naprawdę ten skin jest kozacki. Dobra, bo to będzie odcinek bez montażu, ponieważ spędziłem bardzo dużo czasu na montażu teorii o piątym sezonie i rakiecie. Tam wiecie, piąty sezon, w sensie karnet piątego sezonu i rakieta. Polecam zobaczyć. Macie na samym końcu filmiku będzie adnotacja do tego. To nie będę montował tego filmiku. Po prostu go zrobię. Po prostu go zrobię i go wrzucę. I lecimy z gierką. I powiem tak. Jak mówiłem, że to jest rzadki skin. Nie jestem pewien, czy on wróci do sklepu. Nie mogę mieć pewności, nie mogę wam zagwarantować tego, że jest mega rzadki, że to jest ostatnia szansa, ale tak mi się wydaje. Tylko i wyłącznie tak mi się wydaje. Skin jest mega kozacki. Za 2000 fałdolców wydaje mi się, że okej, okay, cena jest okej. Okay. Powinien być za 1500 bez tej pelerynki i by był też świetny. Abonent z tą pelerynką? Nie. Dobra, 2000 kosztuje, to jest legendarny skin. Mega rzadki, bardzo mi się podoba. Polecam wam kupić. I lecimy w gierce, zobaczymy jak on wygląda, jak strzela się z ludźmi. Mam nadzieję, że szybko padnę, bo już nie mam siły, muszę iść spać, jest 4:30. Stream będzie wieczorny. Stream będzie wieczorny. Więc... szybka anarchia. Albo nie, szybkie tutaj to. Lasek. Szybki lasek, czy szybkie schronisko? Boże, jestem tak niezdecydowany, to przez to, że jest taka późna godzina. Już bałem się, że się to nie nagrywa. Spojrzałem tak kątem oka, ale się nagrywa na szczęście. Więc lecimy szybko. Nie, dobra. Polecimy tutaj. Lotnia kruka, jak wiecie, pasuje do wszystkiego. Polecam ją kupić, jeżeli będzie w sklepie. Jest to dla mnie najlepsza lotnia. Pamiętajcie, że w tych odcinkach o skinach ja pokazuję wam te skiny i wyrażam tylko swoje zdanie. Mam nadzieję, że na podstawie tego, że pokażę wam te skiny, wy sobie wyrobicie własne zdanie i kupicie je po swojemu, prawda? To nie chodzi o to, żebym ja wam mówił, co macie kupić, a co nie. Dobra. Ogar Wojny ładnie wygląda. Ten złoty kolor tego... złoty kolor tego lwa
Mam nadzieję, że to jest lew. Znaczy to... Hell, to jest chyba Hellhound. Czyli to jest... taki pies z piekieł to... O, ktoś tu jest. Ktoś tu był? Nie, zdaje mi się chyba. Dobra, już słyszę głosy. Tak, to chyba słyszałem swoje kroki i mi się pomyliło. Jest taka mityczna bestia. Nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa i to chyba jest ten rodzaj właśnie. Może jakiś to jest wilk czy coś. Nie wiem. Ważne, że coś w stylu piesowato-kotowatych, więc ważne, że... Najważniejsze, że ładnie wygląda. I to bardzo ładnie. Więc tego skina naprawdę wam polecam. Co do taryfiary... Za 800 jest świetnym skinem, ale nie jestem do końca na nią przekonany. Daję jej... Tak jak mówiłem, 7 na 10, nie? Dobra, znajdźmy jakiegoś typka. Ktoś pewnie poleciał na samotne schronisko. Zachęcam was do zostawienia suba, odwiedzenia tego odcinka o teorii, ponieważ tam jest konkurs na fałdolce. Co według mnie dla was się opłaca. Wystarczy zasubskrybować i skomentować i to jest super. Tam jest też rozlosowane Nocturno, więc jeżeli byście pytali mnie w komentarzach, to już wiecie, że tam jest rozlosowane. Tam są 6 osób, które wygrały Nocturno. Niedługo będzie nowy konkurs na Nocturno i inne bronie, więc... O, jest typek. Więc polecam tam wejść. Dobra, już słyszymy tą mgłę. Może to było słabe. Dobra, leżysz. Leżysz, typie. Nawet się nie obuduję. Mam nadzieję, że padnę zaraz, bo już mi się nie chce tego nagrywać. Boże. W sumie dobra, no. Ja się z wami będę żegnał, bo to będzie bez obróbki. Dlatego mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzu, jak wam się ten skin podoba. Dajcie swoje oceny. Dajcie znać, czy ta seria dalej wam się podoba, bo... O, czy lepiej obrabiać, czy bez obróbki też spoko. Może się wystraszyłem, że ktoś tu jest. Ej, ja serio słyszę głosy już. Za dużo streama i za dużo niespania. No, dajcie znać w komentarzu, czy ta seria wam się podoba dalej. Czy robić dalej tą serię, bo niedługo nowe skiny wyjdą. Żeńska Omega. Jakieś tam roboty, nie roboty. O, potek. Wypiję sobie. No, to co, do zobaczenia. Widzimy się w następnych odcinkach i zostawcie tą tam łapeczkę i subskrypcję i komentarz. Cześć!